mogą teraz pójść na targowisko, zobaczyć, co się dzieje po drugiej stronie Szekiewki. No na razie jest to wyczyszczone, ale tak naprawdę jest to obraz nędzy i smoczy. Chcemy to przywrócić do życia, chcemy to przywrócić mieszkańcom po to, żeby mogli z tego korzystać, cieszyć się, odpoczywać, nie wiem, bawić się, spotykać, bo to jest jakby nasza droga. Chcemy to rozszerzyć dalej w stronę, tak jak już wspominałem tutaj na tej sesji Gostnicy. Ale takie są, powiedziałbym, programy, które stawia przed nami Unia Europejska, w tym przypadku akurat, albo są dedykowane programy krajowe, i na to o te środki się staramy. Teraz tak, jeżeli chodzi o już teraz poszczególne tutaj Państwa pytania, gdzie nie gdzie będę sobie taki komentarz pozwalał, bo będę ten popełnić. Jeżeli chodzi o drogę, znaczy generalnie.